niestety przegrywamy kolejny mecz u siebie. Już nie wiem od kiedy czekamy na to zwycięstwo u nas, bo jeszcze nam się nie udało tutaj wygrać. Niestety przegrywamy ten mecz. Co do tego, jak on wyglądał, no ja miałem cały czas jakby nadzieję, że mamy szansę ich dogonić i jakoś nie, moim zdaniem nie wyglądał jednostronnie ten pojedynek. Troszkę wydaje mi się, że poprawiła się nasza gra, ale to ocenimy pewnie w poniedziałek. I tyle, no niestety przegrywamy kolejny mecz. No też ciężko powiedzieć, czy brakowało, no na pewno też chcieliśmy wcześniej wygrywać mecze, no to, że nie wygrywaliśmy, to może spowodowało, że pojawiło się to spuszczenie głowy w dół. No teraz po tym meczu z Zaksą może troszkę uwierzyliśmy, że się da i będziemy walczyć dalej. Dzisiaj to nie był problem. Dzisiaj psychologicznie bym powiedział w ten sposób. Pojechaliśmy na mecz do Kędzierzyna, do mistrza Polski, zwycięzcy dwukrotnego Ligi Mistrzów. Gramy sobie. Tamtej drużynie problemy jakieś zdrowotne były i my to do piątego seta wykorzystywaliśmy, to graliśmy na bardzo dużym spokoju, też na jakiejś kontroli fajnej. Pojechaliśmy do Jastrzębia, też zagraliśmy przyzwoite, powiedzmy, półtora seta takiego naprawdę dobrego grania, ale mecz przegrany, ale też był mecz bez obciążenia psychicznego. Natomiast to dzisiejsze spotkanie to już był mecz, który chyba oczekiwaliśmy od ciebie, że w końcu odczarujemy RCS. I ta presja chyba też trochę nie pomogła, ale nie powiem, że ona jest niepotrzebna. Ona będzie, jest potrzebna. Ja bym chciał, żebyśmy sobie z nią właśnie radzili. I następny mecz w piątek, mam nadzieję, że już będzie lepiej. Już wracamy wszyscy powoli do zdrowia, skład uzupełniony, także możemy trenować i mamy czas, żeby też pracować nad jakimiś, myślę, że niewielkimi mankamentami indywidualnymi przede wszystkim. Mam nadzieję, że radość wróci, tylko też zwycięstwa dają radość i dobra gra. I chciałbym, żeby po dzisiejszym meczu widzieli bardziej zawodnicy to, co dobrego zrobiliśmy w tym meczu, niż to, co nam się nie udało. I to bym chciał, żeby poczuli te momenty dobre, a nie myśleli nad tym, co dzisiaj nie wchodziło.